Na Chorzowskim Rynku odbyło się wielkie gotowanie żuru. To inicjatywa miasta i Fundacji Wolne Miejsce mająca na celu zwrócenie uwagi na takie problemy jak głód, samotność i bezdomność. Jak w zeszłym roku, tak i teraz chcemy wykarmić wszystkie osoby potrzebujące, osoby głodne. Takim wielkim garze gotujemy żur kilkusetlitrowym, pyszny żurek na co najmniej 1000 porcji. A jest to akcja związana z Światowymi Dniami Walki z Głodem, które zostały ustanowione w 1979 roku po to, aby pokazać, że ten problem istnieje, ale także jak go rozwiązać. Przede wszystkim dzisiaj można, oprócz tego, że można pyszny żurek zjeść, to można też porozmawiać z wolontariuszami Fundacji Wolne Miejsce, a także samorządowcami miasta Chorzowa, którzy są współorganizatorem tego właśnie tej dzisiejszej akcji, po to, aby dowiedzieć się, jak można pomagać, jak można też uzyskać pomoc. My jako fundacja w tej chwili jesteśmy w przededniu otwarcia sieci sklepów socjalnych, których ta pomoc będzie też codzienna, nie tylko akcyjna. Niedługo też organizujemy wigilię dla osób samotnych, więc również zbieramy szyki, wolontariuszy, pomoc, aby dotrzeć do osób, które tego będą nas oczekiwać. No, w tej chwili jesteśmy podczas gotowania, jeszcze czekamy na czas, kiedy żur dojdzie do siebie, będzie już gotowy całkowicie do wydania. Około 12 godziny będziemy chcieć zaprosić wszystkich, którzy tutaj się zgromadzą na Nowym Rynku w Chorzowie, ale także nie tylko mieszkańców Chorzowa, bo robimy to dla mieszkańców naszej całej metropolii, dla wszystkich osób, którzy tego od nas oczekują. Faktycznie już po raz kolejny współpracujemy z Fundacją Wolne Miejsce. Gotujemy żur na rynku dla osób tych najbardziej potrzebujących, ale w tym roku ta akcja nie ogranicza się tylko do nakarmienia tych osób, które zmagają się z jakimiś problemami życiowymi, ale przygotowaliśmy w takiej formule, żeby nie dawać tylko ryby, ale dać też wędkę. Przygotowaliśmy takie dwa stoiska dla osób potrzebujących. Jedno to jest stoisko OPS-u, obok urzędują prawnicy, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych. To ma na celu tak kompleksowo pomóc tym osobom, bo często osoby, które zmagają się z jakimiś problemami, chciałyby poprawić swoją sytuację życiową, ale najzwyczajniej w świecie nie wiedzą jak, nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Jest też czasami tak, że my widzimy osobę, naszego sąsiada, czy osobę, która gdzieś w pobliżu naszego domu często przebywa, chcielibyśmy jej pomóc, ale też nie wiemy, jak nakierować ją na taką pomoc. Temu ma właśnie służyć ta akcja, żeby troszeczkę przybliżyć nam te problemy osób samotnych, bezdomnych, osób, które po prostu stanęły wobec jakiejś życiowej tragedii czy kłopotu, zintegrować nas wszystkich, ale też właśnie nakierować na jakąś ścieżkę pomocy. I to się właśnie dzisiaj dzieje, bo przypomnijmy, że to jest Światowy Dzień Walki z Głodem, ale też jesteśmy w przededniu de facto sezonu zimowego. Już czujemy to wszyscy na własnej skórze, te warunki pogodowe, ten deszcz, który na nas od kilku dni nieustannie pada, to powoduje wszystko, że te osoby, które na przykład nie mają schronienia, niebawem znowu będą musiały się mierzyć z wielkimi kłopotami, z wielkimi problemami. My chcemy też wskazać tutaj właśnie na te problemy, również poprzez takie ulotki, które będziemy rozdawać. Na tych ulotkach są wypisane wszystkie najważniejsze numery telefonów, gdzie osoby, na przykład właśnie bezdomne, będą mogły szukać pomocy. Akcja, podobnie jak w ubiegłym roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Łącznie rozdano około 1000 porcji żuru.